Dzień dobry, nazywam się Konrad Postawa i zapraszam na kolejny odcinek Elementarza Cyfrowego. Dziś, zgodnie z obietnicą, pokażę Wam, jak się zakłada konto na portalach społecznościowych, opowiem, czym są portale i media społecznościowe. Zacznijmy właśnie od tego, czym są media społecznościowe. No, media społecznościowe to jest, najprościej mówiąc, taki zbiór stron internetowych, programów, funkcji umożliwiających użytkownikowi wypowiadanie się, czy współtworzenie sieci, współtworzenie materiałów. Media społecznościowe ogólnie mają taką ciekawą charakterystykę, że każdy ich użytkownik jest również ich współtwórcą. Czyli mamy na przykład klasyczne radio, którego tylko możemy słuchać, no czasami możemy zadzwonić, ale właściwie nie mamy wpływu na to, co się w tym radiu dzieje. Mamy telewizję, słuchamy, oglądamy, ale też jakby nie mamy wpływu na ramówkę. Natomiast właśnie media społecznościowe funkcjonują w taki sposób, że my możemy współtworzyć wygląd takiego portalu, współtworzyć treści tam zamieszczane. Możemy jednocześnie właśnie czytać, komentować to, co zamieszczają inni i również sami być twórcami, mieć tam własny kanał, własne miejsce, w którym będziemy się dzielić swoją pasją, twórczością, przemyśleniami. W historii było troszkę mediów społecznościowych, które nie przetrwały próby czasu. Jednym z najstarszych był angielski MySpace, który działał w latach 2006-2008. To były takie lata jego największej świetności. On funkcjonuje do tej pory, ale to już jest taki totalnie niszowy. Powiedzmy, jakaś jest garstka fanów, która jeszcze tam działa, ale już nie ma takiego ogromnego, wielkiego szału. Właściwie MySpace to był jednym z takich pierwszych wielkich mediów społecznościowych, które się przebiły tak międzynarodowo. Mamy też tutaj nasz polski akcent, nasza klasa. Pewnie część z Państwa może kojarzyć naszą klasę. W latach 2008-2010 to był taki jakby największy boom na naszą klasę. Wszyscy chcieli mieć konto, zakładali masowo. Ja pamiętam jeszcze z czasów lat 2006-2007, kiedy ona dopiero wchodziła. To akurat ja jeszcze chodziłem do liceum, więc też właściwie każdy kolega, każda koleżanka miała konto na naszej klasie. To były jeszcze te czasy, kiedy właściwie nie był w Polsce bardzo znany, niepopularny Facebook czy inne te duże obecnie działające konta czy media społecznościowe. Jednym z takich mediów społecznościowych, które już nie istnieje, jest właśnie Google Plus. Od firmy Google zrobili taką próbę, utworzyli swój własny portal społecznościowy i niestety on nie przetrwał czasu. 2 kwietnia 2019 roku został zamknięty. No, nie mieli takiej popularności, jak zakładali, więc postanowili już nie kontynuować jego działania. I mamy tutaj w chwili obecnej taką wielką trójkę, trzy największe, najbardziej znane portale. To jest Facebook, który funkcjonuje od 2004 roku i Facebook charakteryzuje się tym, że możemy tam pisać krótkie, długie teksty, możemy tam rzucać zdjęcia, filmy, muzykę. Jest tam też komunikator, przez który możemy rozmawiać na żywo. To jest taki dosyć rozbudowany portal. Są tam też gry, które możemy grać sami lub z naszymi znajomymi. Drugi taki wielki portal to Twitter. Twitter jest z roku 2006 i on troszeczkę inaczej funkcjonuje. Od samego początku Twitter stawiał na bardzo krótką komunikację tekstową, czyli mieliśmy tam króciusieńkie możliwość wrzucania króciusieńkich informacji do 160 znaków, czyli tak coś mniej więcej długości SMS-a. Teraz mamy, jak dobrze pamiętam, chyba do 240 lub 280 znaków ten limit, aczkolwiek nadal to są bardzo krótkie, przemyślane raczej wiadomości. Tutaj nie ma miejsca na takie długie, rozwlekłe teksty. I Instagram z 2010 roku, który jest czymś
całkiem innym niż dwa poprzednie, ponieważ on wraca niejako do korzeni komunikacji. Czyli tutaj mamy komunikację obrazkową. Trochę jakbyśmy się cofnęli do czasów jaskiniowców. Na Instagramie wrzucamy zdjęcia. Zdjęcia te ciekawe są kwadratowe w formacie 4x4. I takie zdjęcia właśnie mają przekazywać jakieś nasze emocje, odczucia, spostrzeżenia. Takie zdjęcie, każde zdjęcie ma krótki tytuł. I można te zdjęcia komentować też raczej jedno, dwu, trzy zdaniowymi komentarzami. Tutaj też nie ma jakby miejsca na bardzo długie komunikacje. I to jest, Instagram jest bardzo popularny właśnie wśród dzieciaków, wśród młodzieży. Ktoś, jak długo będzie, no, zobaczymy, pewnie za jakiś czas się pojawią kolejne nowe pomysły, które wyprą te stare, klasyczne media. Ale póki co Facebook jest jakby jednym z najpopularniejszych, jeżeli nie najpopularniejszym teraz portalem społecznościowym, więc pokażę krok po kroku, jak założyć tam konto. Czyli standardowo przyciskamy przycisk Start, wybieramy Microsoft Edge i mamy naszą wyszukiwarkę. W wyszukiwarce wpiszmy sobie Facebook i mamy tutaj informację: zaloguj się lub zarejestruj. Proszę bardzo, to nas właśnie interesuje. Mamy opcję zarejestruj się. Jeżeli oczywiście mają Państwo konto na Facebooku, to można się od razu zalogować. Nie trzeba zakładać drugiego czy kolejnego konta. Jeżeli ktoś nie ma, no to zakładamy. Wpisujemy imię i nazwisko. Ja się posłużę tymi samymi danymi, które wpisywałem w Gmailu. I tutaj wpisujemy adres e-mail. Facebook poprosi nas o powtórzenie adresu e-mail. A to po to, żeby uniknąć tego, że możemy zrobić literówkę. I wpisujemy sobie hasło. Wybieramy datę urodzenia. Wybierzmy taką samą, jak ja wpisywałem w Gmailu, czyli 2 stycznia 1990. Wybieram, że jestem mężczyzną. A jeszcze jedna ważna rzecz. Ważne, żeby hasło, które wpisaliśmy, było innym hasłem niż to do naszej poczty gmailowej. Tak, żeby to były dwa niezależne, różne od siebie hasła. Wypełniliśmy tutaj wszystko: imię, nazwisko, adres pocztowy, powtórzyliśmy adres poczty, wpisaliśmy hasło, datę urodzenia, płeć, dajemy zarejestruj. Czekamy chwilkę. Okay. Mamy informację teraz, że na naszą skrzynkę gmailową dostaniemy kod do aktywacji Facebooka, więc wejdźmy na Gmaila. Faktycznie widzimy nową wiadomość. Widzimy kod 44880, więc tylko przypisujemy 44880, jeszcze się upewnimy, 44880. Możemy też oczywiście nacisnąć tutaj przycisk, potwierdź swoje konto. To są dwie opcje, albo przycisk, albo właśnie przepisanie kodu. Daję kontynuuj. OK. I jak widać, jesteśmy już na Facebooku. Jak wygląda, jak funkcjonuje Facebook, opowiem w następnym odcinku. W następnym odcinku też pokażę, w jaki sposób zmienić zdjęcie profilowe, które tutaj mamy, i w jaki sposób uzupełnić jeszcze tam dodatkowe dane. Dziękuję Wam za dzisiaj i zapraszam serdecznie do następnego odcinka.